Jedno z najpiękniejszych miast w Europie, kulturalna stolica Białorusi, miasto Grodno, zostało po raz pierwszy wspomniane w kronice 1128 roku. Grodno to wielokulturowe, wielowyznaniowe miasto z przyjazną i życzliwą ludnością. Brukowane ulice, oryginalna architektura, liczne zabytki nadają miastu szczególny charakter i atrakcyjność. Dziś Grodno jest dużym centrum administracyjnym, przemysłowym, naukowym, kulturalnym i turystycznym, położonym na skrzyżowaniu głównych szlaków europejskich w bezpośrednim sąsiedztwie z Unią Europejską. System bezwizowy, który działa w mieście od października 2016 roku, pozwala gościom zagranicznym z kilkudziesięciu krajów odwiedzać centrum obwodowe. Z tego powodu infrastruktura miasta szybko się rozwija, czyniąc go piękniejszym i wygodniejszym. Grodno jest miastem o otwartej gospodarce. Sektory gospodarki narodowej są ściśle zintegrowane z gospodarką międzynarodową. Stosunki handlu zagranicznego są prowadzone ze 115 krajami świata. Roczny eksport produktów przekracza 1 miliard dolarów. Na terenie Grodna działalność prowadzi ponad 325 podmiotów gospodarczych z 33 państw. W ciągu ostatnich kilku lat w mieście zapewnia się stały rozwój sektorów gospodarki, utrzymuje się stabilność społeczna i podnosi się jakość życia ludności. Podstawą gospodarki miasta jest kompleks przemysłowy. Grodno specjalizuje się w produkcji nawozów azotowych, artykułów spożywczych, mebli, wyrobów przemysłu maszynowego, tytoniu i wyrobów pęczeszniczych. Największy wkład zarówno w gospodarkę, jak i w życie społeczne miasta wnoszą największe przedsiębiorstwa regionu, takie jak Grodno Azot, Grodzieńska Fabryka Tytoniu Niemen, Zakład Przetwórstwa Mięsa w Grodnie, Wytwórnia Wyrobów Mlecznych, Conte Spa. Potęgą przemysłu i przedsiębiorstwem miastotwórczym jest Grodno Azot. Spółka ta jest jedynym producentem nawozów azotowych w Republice. Grodzieńska Fabryka Tytoniu jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw na Białorusi, udział którego stanowi 75% krajowej produkcji tytoniu. Dumą przemysłu spożywczego w regionie jest otwarta spółka akcyjna Zakład Przetwórstwa Mięsa w Grodnie. Zakład jest jedynym z trzech największych przedsiębiorstw przetwórstwa mięsa pełnego cyklu na Białorusi. Przedsiębiorstwo Mleczny Świat jest potężnym zakładem mleczarskim obwodu grodzieńskiego. Rocznie przetwarza się tu ponad 250 tysięcy ton mleka. Conte Spa jest największym producentem artykułów pończoszniczych, odzieży i bielizny w Republice. Jest liderem swojej branży na terenie Europy Wschodniej. Daleko poza granicami Białorusi znane są produkty firmy ABC, grupy spółek ZOW oraz produkty firmy Typhoon, która należy do międzynarodowej grupy firm Atlas. W Grodnie stworzone są korzystne warunki i komfortowy klimat do prowadzenia biznesu. Co roku na terenie miasta rejestruje się ponad 250 firm prywatnych, a obecnie prowadzą działalność około 3,5 tysiąca firm. Przedsiębiorstwa te stanowią 1/3 część dochodów budżetu miasta. Rozwojowi gospodarki miasta sprzyja utworzona w 2002 roku wolna strefa ekonomiczna Grodno Invest. Teren, której w Grodnie obejmuje ponad 1000 hektarów, na których pracuje około 40 rezydentów z 12 krajów. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem gospodarki jest sektor usług. Reprezentuje go 3700 obiektów handlowych, 450 obiektów gastronomicznych i 1300 wielobranżowych zakładów usługowych. Grodno jest liderem wśród centrum obwodowych w zakresie rozwoju sektora IT. W 2016 roku w mieście została utworzona jedyna w Republice filia Parku Wysokich Technologii. W obrębie filii grodzieńskiej zostało utworzone centrum edukacyjne. Jego główną funkcją jest szkolenie kadry dla IT spółek kraju. Produkty grodzieńskich informatyków są znane daleko poza granicami Republiki. Dlatego nie jest przypadkiem to, iż Grodno jest liderem wśród centrum obwodowych w eksporcie usług komputerowych na osobę. Grodno ma wysoki poziom wykształcenia ludności i możliwości szkolenia wymaganych specjalistów. Szkolenie wykwalifikowanej kadry w ponad 300 specjalnościach prowadzone jest przez 4 uniwersytety, 18 szkół wyższych i liceów.
Kuźnią kadr dla wszystkich sektorów gospodarki są Grodziński Uniwersytet Medyczny, Grodziński Uniwersytet Rolniczy oraz Grodziński Państwowy Uniwersytet imienia Janki Kupały, gdzie kształci się specjalistów różnych zawodów ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji technicznych: programowanie, budowa maszyn, budownictwo przemysłowe i cywilne. Dziś Grodno jest nie tylko miastem o wielkim potencjale przemysłowym, handlowym i gospodarczym. Jest przede wszystkim miastem tradycji i historii. Jest to jedyne miasto na Białorusi, w którym historyczne centrum o powierzchni ponad 300 hektarów zostało zachowane prawie w stanie pierwotnym, w tym wiele zabytków. Grodno jest jedynym miastem na Białorusi, w którym zachowały się dwa zamki. Miasto Grodno słusznie ma czym się pochwalić. Poważny potencjał kadrowy, wysokotechnologiczne przedsiębiorstwa, rozwinięte dziedziny społeczne i turystyczne i oczywiście wierność i miłość mieszkańców miasta. Wszystko to niewątpliwie lokuje centrum obwodowemu dalszy rozwój i rozkwit.